Mi się na sam e, e, kort nie udało wejść, bo tam już były za, za duże zasieki, mm -hmm. ale na, 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 na sam teren stadionu mm -hmm. tak. Y, podszedłem do tej bramki, pan mówi, że nie ma opcji. Nie mam biletu, nie mam niczego, żeby w ogóle wejść, ale ja mówię, że jestem po prostu dziennikarzem z Polski i tak naprawdę jestem wielkim przyjacielem Agnieszki Radwańskiej. Mm -hmm. Oczywiście to nie była prawda. <laughs> mówię, że y, ja znam przecież Agnieszkę, przecież ona ma tutaj domek y, obok kortów mm -hmm. y, i tam jestem z nią umówiony już po tym finale, ale teraz tak z ciekawości przyszedłem zobaczyć zobaczyć, jak z tą Cyryną Williams po prostu rywalizuje. No pan nie kupił tego, mm. ale wtedy jeszcze... Zaskakujące. No, no wiesz, to dobrze <laughs> dla niego. Wtedy jarałem jeszcze papierosy i, i miałem taką paczkę szlugów mm -hmm. z Polski w miękkim opakowaniu i one przejechały przez to. I widzę po prostu jego wzrok na te papierosy. Mm -hmm. Ja mówię, okej, okay, mam <laughs> mamy to. I mówię do niego, mam polskie papierosy. Chętnie możemy się tutaj zrobić podmiankę. Pan nie wpuszcza, ja panu daję paczkę papierosów.